Dobry wieczór Państwu. W imieniu kapituły Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, jako jej sekretarz, mam zaszczyt przywitać Państwa. W szczególności mam zaszczyt przywitać osoby, o których za chwilę usłyszymy, że zostały wyróżnione i nagrodzone. Kapituła nasza w czerwcu tego roku wyróżniła następujące książki. To są nominacje do Nagrody imienia Józefa Mackiewicza. Będę to przedstawiał alfabetycznie. Nominowana była książka pana Wiesława Helaka Nad zbruczem, wydana przez wydawnictwo Arkana. Następnym autorem wyróżnionym był pan Bartosz Jastrzębski za książkę Vestigia Dei, wydaną przez Fundację Augusta Hrabiego Cieszkowskiego. Kolejną książką była książka autorstwa pani Marioli Kruszewskiej, Czereśnie będą dziczeć, wydawnictwo W podwórku. Kolejnym autorem nominowanym był pan Krzysztof Kluczkowski za książkę Ruchome święta, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Kolejnym wyróżnionym autorem jest pan Paweł Lisicki za książkę Luter, ciemna strona rewolucji, wydanej przez wydawnictwo Fronda. Kolejnym wyróżnionym, nominowanym autorem jest pan Marian Sworzeń za książkę Czarna ikona, kanał białomorski, dzieje, ludzie, słowa, wydaną przez wydawnictwo SIK. Z kolei pan Bogdan Urbankowski za książkę Źródła z dziejów myśli polskiej, wydaną przez Agencję Wydawniczą i Reklamową Akces Roberta Nowickiego. I wreszcie na pozycji ósmej pan Piotr Zaręba za książkę Zgliszcza, opowieści pojałtańskie, wydawnictwo Zysk i Spółka. Prosiłbym teraz pana przewodniczącego naszej kapituły, pana profesora Urbanowskiego o ujawnienie pierwszego autora wyróżnionego w tegorocznej edycji nagrody. Dziękuję bardzo. Pozwolę jeszcze sobie przywitać panią Jolantę Nowakowską, żonę naszego wieloletniego przewodniczącego Marka Nowakowskiego. Natomiast w tym roku wyróżniliśmy dwie książki. Pierwsza z wyróżnionych książek to Czarna ikona, Białomor, kanał białomorski, dzieje, ludzie, słowa, autorstwa Mariana Sworzenia, wydana przez wydawnictwo SIK w minionym roku. Gratuluję autorowi i proszę o przyjęcie nagrody. Ja dodam tylko, że sponsorami wyróżnień są wydawnictwo Capital Book, które tutaj ma stoisko swoje w korytarzu, i Akademia Patriotów. Laudację książki i autora wygłosi pani profesor, przepraszam, wygłosi Wacław Cholewiński. Bardzo proszę. Nie wiem, czy nie lepiej by było, gdyby ta książka miała tytuł Pisarze na wycieczce. Dosyć byłby to ironiczny tytuł, ale oddający istotę tej książki.
Encyklopedia podaje, kanał Białomorski został zbudowany w ciągu zaledwie 20 miesięcy. Miał mieć długość 227 km, z czego 37 km trzeba było wykuć w skalnym podłożu. Zaplanowano 19 śluz, 49 tam, 15 zapór. Na rozkaz Stalina budowa miała się odbyć szybko i tanio. Zamiast stali i żelbetu użyto drewna, a zamiast robotników więźniów obozów koncentracyjnych – gułagu. Przez 21 miesięcy przy budowie kanału pracowało około 170 tysięcy więźniów i spec-przesiedleńców. Racje żywnościowe były głodowe. Stalin uczestniczył w otwarciu kanału 1 maja 1933 roku. Praca tysięcy więźniów nie przyniosła planowanych wyników. Kanał wykopany na 3,5 metra okazał się zbyt płytki, by przerzucać nim duże okręty wojenne z Bałtyku na Morze Białe, a stąd w razie potrzeby przez Ocean Arktyczny na Pacyfik. Z tego powodu używany był dla celów gospodarczych, w praktyce do spławu drewna. Aleksander Sołżenicyn twierdził, że budowa kanału kosztowała życie 250 tysięcy łagierników. Iwan Czuchin, pewnie najbardziej wiarygodny w tych statystykach, że 50 tysięcy. Anna Applebaum, że 25 tysięcy. Gdyby przyjąć tę najniższą liczbę, wychodzi, że kilometr tak naprawdę nikomu niepotrzebnej inwestycji pochłaniał 110 ofiar. Machnąć ręką, jeszcze jedna zbrodnia tragicznego wieku XX. Słabo opisana, zbadana, opłakana. Ktoś powie, po co do tego wracać? Odpowiem, wracać właśnie dlatego, że nikt nie poniósł za tę zbrodnię kary. Co więcej, znaleźli się piewcy szaleństwa, ludzie, którzy gotowi byli położyć na szali często wcale niemały dorobek, aby wpisać się w ten lepszy świat, gotowany wszystkim narodom byłego ZSRR rękami GPU. Tak, znaleźli się piewcy. Zorganizowano im wycieczkę statkiem. Płynęli, podziwiali, nawet pozdrawiali łagierników i ze zdziwieniem konstatowali, że nikt im nie odpowiada. Ale przecież znalazło się wytłumaczenie. Resocjalizowani zecy, kontrrewolucjoniści, szkodnicy pracowali z takim zapałem. Marian Stworzeń pokusił się o rzecz niezwykłą. Postanowił opisać rejs i tych, którzy wzięli w nim udział. To wcale nie było łatwe. Może byłoby takie, gdyby sowieckie archiwa były kiedykolwiek otwarte. Ale przecież, bez złudzeń, one nigdy nie będą otwarte. Bo niby napisano książkę Kanał Białomorsko-Bałtycki imienia Stalina. Historia budowy 1931-34. Ale tylko niektórych dopuszczono do pisania. Tych najbardziej zaufanych. Tu znak zapytania. Niekoniecznie. Ten przeklęty system plątał rozum także tym, którzy przynajmniej z pozoru zachowali resztki godności człowieczeństwa. Strach? Na pewno. Ale czasami ledwie groźba, jakiś pomruk gniewu. Pytanie, jak bardzo musieli się zeszmacić? Pisali z wyjątkiem jednego rozdziału kolektywnie, po dwu, trzech, czterech. Trudno więc konkretne zdania przypisać temu, a inne drugiemu. Prawie sami mężczyźni. Wszyscy mają swoje miejsce w literaturze rosyjskiej, a może jednak sowieckiej. Niektórym postawiono muzea, pomniki, ich książki są wciąż wydawane. A pozostali, ci, którzy tylko płynęli, Stworzeń szukał i pewnie prawie wszystkich opisał. Poświęcił każdemu kilka stron. Śmiali się, robili zabawne wpisy w gazecie pokładowej. Wśród nich znaleźli się także ilustratorzy. Kwiat sowieckiej plastyki. Pytanie, czemu się na tym statku znaleźli? Kto i dlaczego decydował, że to właśnie oni mają sławić czekistów? Kto i dlaczego zawiązał im przepaski na oczach, które pozwalały dostrzec wyłącznie roześmianych,
szczęśliwych, budowniczych, wypełniających 200, 300, a czasami i 600% normy. Kto? Kto? Na spotkanie zapraszał Gorki. Nie, nie, jego tam nie było. Byli Katajew, Jasieński, tak, tak, ten nasz Bruno, Szkłowski, Wesołek Ilf i jego współbrat Pietrow. Był narodowy poeta Białorusi Janka Kupała, był książę Mirski, Zoszczenko, Babel, wszyscy zachwycamy się jego armią konną, Pilniak i tylu, tylu innych. Chwalili, ale uważnie patrzyli na reakcję. Słowo za mało, słowo za dużo. Niektórzy wcale nie tak mało, w kilka miesięcy, kilka lat później sami trafili do łagrów. Niektórzy zakończyli tam żywot. Niektórych po latach zrehabilitowano, inni zaś opływali w dostatek. Władza kraju rad potrafiła się odwdzięczać. Dacze w Pieredziełkinie, samochody, luksusowe wczasy zagraniczne, podróże, przecież zupełnie niedostępne człowiekowi sowieckiemu, przekłady finansowane z kasy państwa. Niektórych zabrakło. No tak, Bułhakowa nie było. Mandelsztama też nie. Napisał wiersz o kanale. Ratował się? Żona zniszczyła po śmierci, całe szczęście nikt nie oglądał. Wyliczyć można tych, których nie było na jednej ręce. Bo niektórych nie było, choć być chcieli. Bardzo chcieli. I swoją porcję szamba wylali. Wstydzili się, po latach próbowali umniejszać swoją rolę. Mieli dziwną amnezję, ale najczęściej mogli wzruszać ramionami. Kanał Białomorsko-Bałtycki imienia Stalina. Historia budowy 1931-1934. Ta haniebna książka po prostu zniknęła. Nie ma, nie istnieje. Zniknęła z księgarń, bibliotek. Wystarczyło, że oberzbrodniarz Jagoda, tak wychwalany w dziele, poszedł na szafot i zastąpił go krwawy karzeł Jeżow. 660 stron ciemnych, czystej hańby. Wciąż i wciąż przychodzi mi do głowy, czy jest cena, za którą można kupić każdego. Cena życia, tortur, Chevroleta, daczy, a może strachu tak wielkiego, że nie sposób go opisać. Sworzeń stworzył portret pisarza sowieckiego. Leksykon obowiązkowy dla każdego, kto chce ze zrozumieniem pochylić się nad tamtym czasem. Nie szukał usprawiedliwień. Te podawano nam na tacy przez kilkadziesiąt lat. Wystarczy. Bardzo, bardzo panu za tę książkę dziękuję i serdecznie gratuluję. Bardzo prosimy o zabranie głosu autora pozycji wyróżnionej, pana Sporzenia. Bardzo dziękuję jury, dziękuję patronowi Maskiewiczowi, którego książki czytałem w latach 80. Nie powiem, że wszystkie, ale te, które poznałem, dały mi bardzo wiele. Dziękuję państwu za obecność. Pan Wacław Cholewiński tak wiele powiedział o mojej książce, że uwalnia mnie to od jej referowania. Natomiast chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna z nich dotyczy ostatnich miesięcy i wiąże się z tematem mojej książki, a druga dotyczy przeszłości. Otóż asystent nieżyjącego już Iwana Czuchina, parlamentarzysty rosyjskiego zasłużonego w oddaniu czci ofiarom kanału białomorskiego, jest w tej chwili więźniem sumienia w Rosji. Po półtorarocznym areszcie został uniewinniony, co wzbudziło zdziwienie, a w czerwcu tego roku został ponownie aresztowany. Poznałem Dmitrijewa, byłem w jego domu w Karelii, w Pietrozawodzku. I kiedy on robił dla swojej
córki kolację, zostawił mnie przy komputerze, na którym były zdjęcia ekshumacji, których on, znaczy ekshumacji, szukania przez niego grobów ofiar. On powiedział mi, że stara się, aby każdy z ludzi odnalezionych mógł mieć pogrzeb, żeby odprawić tam uroczystość. Kiedy go spytałem, mówię: Juri, skąd wiesz, że w tym szpitalu przy jednej ze śluz kanału leży 10 tysięcy ciał? On mówi: słuchaj, tu jest 2,5 tysiąca zdjęć, a w każdym z nich są 4 ciała. To jest rozmowa moja z nim sprzed 5 lat. W tej chwili Dmitrijew jest aresztowany, siedzi pod najpewniej zarzutem. Natomiast sprawa druga. Przypomniałem sobie o niej podczas wywiadu dla Radiowej Dwójki. Otóż jeden z wymienionych przez pana Cholewińskiego pisarzy, mało znany w Polsce, myślę, że dzięki mojej książce będziecie mogli tę postać poznać. Owszem, był księciem, bowiem urodził się jako syn Piotra Światopołka Mirskiego, księcia. Natomiast po przybyciu w roku 1932 do Rosji Sowieckiej używał tylko swojego imienia i nazwiska. Był Dmitrijem Mirskim. Otóż Dmitrij Mirski jest do dnia dzisiejszego znany jako autor książki, którą docenił nawet Nabokow, o tak bym powiedział, dlatego że on nie uznawał żadnych książek Rosjan powstających za granicą, natomiast powiedział, że Mirski stworzył dzieło doskonałe. To jest historia literatury rosyjskiej. Otóż on porzucił profesurę na uniwersytetach angielskich, porzucił funkcję dziekana na London School of Economics, gdzie kierował Wydziałem Literatury Słowiańskiej. Pożegnał się z Anglią, zostawiając takie opis swojego świeckiego nawrócenia podczas pisania biografii Lenina. Przyjechał do Rosji Sowieckiej. Oczywiście został przywitany z wszystkimi honorami i był uczestnikiem tego rejsu w sierpniu roku 1933. Jeden z uczestników tej wycieczki, bo tak ją trzeba nazwać, też nieznany w Polsce, najmłodszy uczestnik Avdijenko, opisał wydarzenie, które moim zdaniem jest bardzo charakterystyczne. Otóż kiedy podczas jednej z przerw w podróży pisarze zeszli na bok i razem z czekistami oglądali urządzenia służące transportowi, żegludze, Dmirski zapytał, czy ta budowa była budową wielkiego ryzyka. No więc szef czekista odpowiedział: tak, no tutaj pracowały tysiące ludzi. A czy były wypadki? Odpowiedź brzmiała: tak, były. A czy były śmiertelne? No, odpowiada szef budowy, Firin. Mówi: były. To gdzie są cmentarze? Wtedy Firin się oddalił. A teraz druga część tej historii. Otóż po tym pytaniu, które skonfundowało tego szefa łagru, który wiedział, ilu ludzi zginęło, on zaczął się tłumaczyć przed uczestnikami, mówiąc: słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale no, ja byłem profesorem w Anglii, to mi zostało. Ja nie poprzestaję na tym, co mi mówią. Ja zadaję pytania. Dziękuję jeszcze raz za dostrzeżenie mojej książki. Dziękuję państwu. Jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję.
Drugim wyróżnionym w tym roku pisarzem jest Piotr Zaręba, autor powieści Zgliszcza pod tytuł Opowieści pojałtańskie. Książkę tę wydało wydawnictwo Zyski Spółka. Proszę autora o odebranie nagrody. Gratuluję. Tak, laudację wyróżnionej powieści wygłosi pani profesor Dorota Heck. Zgliszcza to powieść skomponowana w porządku chronologicznym. Szersze ramy, które systematyzują narrację, stwarzają dwa 20-stronicowe preludia, dwie kilkusetstronicowe części oraz zwięzłe posłowie zatytułowane Co tu jest prawdą. Preludiami są charakterystyki dwóch głównych bohaterów. Fikcyjnego, sędziego Stanisława Jarosza i rzeczywistego, znanego polityka Stanisława Mikołajczyka. Pierwsza część, Powstanie, traktuje o formowaniu się i działaniu struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w kraju od 1945 roku pod przywództwem Mikołajczyka. Część druga, Zgliszcza, ukazuje unicestwienie demokratycznego ugrupowania w komunistycznej, podporządkowanej ZSRS Polsce Ludowej, rujnującej istotnie ludową, chłopską partię. Systematyczne zastraszanie działaczy ludowej partii, uniemożliwienie funkcjonowania prasy, która reprezentowałaby poglądy polskich chłopów, przemoc i fałszerstwa podczas wyborów. Wszystko to składało się na antydemokratyczne realia drugiej połowy lat 40. Terror wobec tych, którzy podczas wojny walczyli przeciw okupantom, dopełniał obrazu ówczesnej niesprawiedliwości. Podtytuł powieści, Opowieści jałtańskie, sytuuje poruszaną problematykę w światowym kontekście geopolitycznym i historycznym. Przykładowa postać, sędzia Jarosz, który awansował społecznie w II Rzeczpospolitej, w tak zwanej Polsce Ludowej, pada ofiarą drastycznych upokorzeń ze strony Włada, przedwojennego kryminalisty, a po wojnie przedstawiciela aparatu przemocy. Z czasem Jarosz poddany jest eliminacji z zawodu. Wycieńczony po latach w czasie wojny spędzonych w obozie koncentracyjnym, ponownie popada w nędzę. Jego słabości, alergia na zimno, traumatyczne przeżycia z lat okupacji są doskonale znane funkcjonariuszom komunistycznego resortu spraw wewnętrznych. Intryga, brutalna przemoc, a w ostateczności tortury i skrytobójstwa to podstawowe instrumentarium sprawowania władzy przez komunistów. Tok narracji ukazuje zaciskający się pierścień terroru. Ochrona Mikołajczyka, młodzi ludzie wywodzący się z batalionów chłopskich zdają się przeczuwać, że grozi im aresztowanie, męczarnia, może śmierć. Monumentalna księga Zaręby przypomina tom My, reakcja, historia emocji antykomunistów 44-56. Można byłoby szukać kolejnych książek z jednej półki, pewnie powinnam to skrócić. No, sygnalizuje najważniejsze pierwszego, który w latach 90. rozpoczynał misję zapełniania białych plam w czytelniczej wiedzy o najnowszej historii Polski, mianowicie Janusza Krasińskiego w cyklu powieściowym Na stracenie. Były chyba niezauważone tomy eseistyki polityczno-wspomnieniowej Stanisława Murzańskiego, a potem już oczywiście szereg książek, może nie będę ich wymieniać i nie będę wymieniać autorów, a pewnie by szkoda było, ale pominę to. Zostawiając nazwiska tych autorów, którzy w formie literackiej te kłopoty z historią najnowszą przybliżają, chciałabym powiedzieć o zjawisku ogólniejszym. Mianowicie w świadomości przeciętnego odbiorcy demagogia potężnych mediów elektronicznych przeważa nad tymi przemilczanymi, może czasem wyśmiewanymi książkami niszowych pisarzy. Mówienie prawdy to niestosowność, nietakt, może przejaw naiwności, czasem obraza lub skandal. Dla jednych prawda jest oczywista, więc nudna, nawet nie chcą o niej czytać.
Dla innych z kolei jest nieznośna, przyprawia o dysonans poznawczy, wydaje się najzwyczajniej w świecie niewiarygodna czy manipulatorska. Zakorzenienie w literackich międzytekstowych korelacjach, ani akademicka wiedza o okolicznościach ubezwłasnowolnienia chłopskiej partii pod paradoksalnie funkcjonującym hasłem demokracji ludowej. Nie wystarczają, demos, lud przecież, to są paradoks, nie wystarczają, aby zinstytucjonalizowana świadomość czytelnicza, ta, która się wyraża chociażby w listach bestsellerów, uznała niewygodną dla niej prozę. Kto wie, czy nie dłużej trzeba będzie czekać na przychylność dla opowieści o mikołajczykowskim PSL-u, konsumentów nowości wydawniczych, klientów postkomunistycznego rynku książki, niż historyków. Zresztą autor już jako student wydał pod pseudonimem Historię Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stan badań nad dziejami PSL Mikołajczyka stopniowo się powiększa w ostatnich 30 latach. Ukazują się książki o działalności tej partii w poszczególnych regionach. To jednak nie jest zadanie powieściopisarza. On pokazuje emocje, pokazuje tragiczny los jednostki w wielkich procesach historycznych, tak zwanego szarego człowieka. W miarę pogłębiającej się świadomości zniewolenia kraju pękały więzi między liderami a zwykłymi członkami czy zwolennikami, sympatykami ugrupowań skazanych na eliminację. Powieściowy Stefan Korboński mówi, no oczywiście ma pierwowzór rzeczywistej postaci, mówi do żony o Stanisławie Mikołajczyku. O nikogo nie zadbał, jak tylko o siebie, a to jego psi obowiązek, troska o własne wojsko. Koniec cytatu. Kluczowe, by zrozumieć położenie Polaków zagrożonych represjami, od ostracyzmu lub marginalizacji po terror, są słowa. Ucieczka Mikołajczyka, łatwość, z jaką ten człowiek znalazł drogę tam, gdzie nikt z nich nie ma szans dotrzeć, nasuwa mu wspomnienie. Kiedy ugrzązł, to oczywiście Jarosz myśli, kiedy ugrzązł na dobre na lubelskiej szosie z coraz mocniej ciążącą walizą, nabrał niezłomnego przekonania, to świat zdecydował, że tacy ludzie jak on nie mają żadnych praw, nie uciekną, nie mogą się mierzyć, także i w tej mierze z innymi. Poczucie beznadziejności własnego losu to typowa sytuacja człowieka spoza ścisłej elity. Prędzej czy później następuje uświadomienie sobie położenia. Dla sędziego Jarosza katalizatorem procesu nabywania samoświadomości społecznej była ucieczka Stanisława Mikołajczyka. Nie potępiałabym Mikołajczyka, ale myślę o tym procesie zrywania się więzi, który to proces jest kruszeniem się społeczeństwa. Klęska, osamotnienie, zbliżające się widmo wykluczenia społecznego przejawiają się ciszą w budynkach, gdzie funkcjonowali predestynowani do niebytu działacze. Szuszwol, Zynder, Przechera, barwne, zindywidualizowane, kolokwialnie nacechowane słownictwo uatrakcyjnia powieść, nadając jej zarazem więcej wiarygodności. Zwłaszcza w miarę wymuszanej wśród młodzieży, przez szkołę, wśród dorosłych, przez szkolenia czy instrukcje, wszędzie zaś, przez mass media, prymitywizacji polszczyzny, w miarę odrzucania łacińskiego okresu składniowego na rzecz wątpliwej urody poetyki SMS-ów, wszelkie wzbogacenie stylu sprawia czytelniczą satysfakcję. Dobrze, że korekta nie wyrzuciła regionalizmów. Tak miało się stać. Miała nastąpić ta prymitywizacja po wyzuciu narodu polskiego z podmiotowości. To są opowieści pojałtańskie, przypominam pod tytuł. Skorelowana z obniżeniem poziomu inteligencji niechęć do skupienia uwagi, by zrozumieć zdania złożone, nieuchronnie wiąże się najpierw z niechęcią, następnie zaś z niemożnością rozumienia złożonych spraw. Niszczenie tkanki społecznej w Polsce po II wojnie światowej należy do przypadków ekstremalnych. Sama wysoka skala strat wojennych to nie wszystko. Do długotrwałych ich skutków należy jeszcze atrofia zaufania, która postępowała za eliminacją elit, odwróceniem hierarchii, rekrutacją konfidentów. Trudno o aktywność i współdziałanie, kiedy nie wiadomo, z kim się ma w istocie do czynienia. Świadomość utraty sprawczości skutkowała przystosowaniem się do życia w realiach PRL. Błyskawiczna demoralizacja należała też do czynników pogłębiających przenikanie się środowisk wyrosłych z przedwojennego lumpen proletariatu, jak ów Wład powieściowy, i części spoletaryzowanych chłopów, którzy jeszcze w połowie lat 40. aspirowali do szlachetnych postaw, uczestniczyli na przykład w tajnym nauczaniu.
Efekt zastraszenia, bierność uczciwych ludzi, minimalizacja ambicji kontrastujące z doskonałą organizacją, pewnością siebie, wyszkoleniem, zapleczem finansowym środowisk komunistycznych i postkomunistycznych zdają się utrzymywać przez dziesiątki lat, przechodzić z pokolenia na pokolenie. Dlatego nie zgadzałabym się z opiniami na skrzydełku książki, że jest to powieść historyczna. Jeżeli akcja rozgrywa się za życia obecnie żyjących pokoleń, to co to za historia? Narracja, sceny, dialogi, zaręby oddają wewnętrzne załamanie ludzi, którzy doświadczyli odosobnienia swojej sprawy w świecie po 1945 roku. I konkludując, powieść Piotra Zaręby przede wszystkim ma walory poznawcze, ponieważ przywraca wiedzę o pierwszych powojennych latach. Autor ma za sobą dwie powieści zupełnie inne. Losy działaczy chłopskich wydają się zamknięte w przeszłości ze względu na zmiany struktury społecznej wsi. Uniwersalne znaczenie ma jednak pewien projekt egalitaryzmu wpisany w aspiracje polityczne ruchu ludowego. W 1980 roku powrócą próby pogodzenia podmiotowości z równością wymagań etycznych, z przyzwoleniem z kolei na pewne braki wykształcenia, umiejętności, majątku. W około 30-35-letnim cyklu ponawiają się wysiłki, aby wyemanować w życiu publicznym reprezentację Polaków wolną od przemocy, manipulacji, socjotechnik stosowanych przez byłych zaborców lub okupantów. Dezorientacja ogółu, brak dostatecznie drożnych kanałów przekazywania informacji oraz przekazywania własnego kodu kulturowego, rwanie się transmisji międzypokoleniowej w poddanym atomizacji społeczeństwie spadkobierców pierwszej, wymazanej z map Rzeczpospolitej. Wszystko to czyni historię opowiedzianą w zgliszczach, pasjonującym rozdziałem zmagań naszej współczesności. Dziękuję za tę powieść. Dziękujemy bardzo pani profesor za laudację. Rzeczywiście książka jest o tym, jak Polska tonie i to nikt nie może nic na to poradzić. Bardzo prosimy pana Piotra Zarębę o zabranie głosu. Włączone, tak? Może tak stanę troszkę bardziej z tej strony. No po pierwsze chciałem bardzo podziękować pani profesor za tak przenikliwy opis tej książki, bo rzadko się zdarza, żeby mieć takie poczucie, głębokie poczucie, że ktoś dokładnie to, co chciało się powiedzieć, odczytał, to dokładnie to, co ja próbowałem powiedzieć, powtórzył w krótkim skądinąd wystąpieniu, ale oddał właściwie te wszystkie główne moje i zamiary, i motywy, i jakieś założenia. To jest straszliwie gruba książka i tym bardziej jestem wdzięczny już teraz całemu jury, że w ogóle się przez nią przebiła. Ja miałem dużo potem jakby sam rozterek, czy dobrze zrobiłem, że napisałem coś tak grubego, bo bardzo wielu moich znajomych, tu przyznam szczerze, przyznawało mi, że tam ugrzęzło na 300 czy 400 stronie i nie wiem, czy kiedykolwiek do tej książki wrócą. Natomiast usprawiedliwienie dla mnie jest jedna rzecz, mianowicie to są właściwie wszystko historie prawdziwe. One są prawdziwe do tego stopnia, że na przykład pojawiające się teksty źródłowe, takie rozmaite, nie wiem, rozkazy wydawane przez oficerów UB, donosy, to są wszystko rzeczy, no, których ja nie wymyśliłem. To znaczy ja je pisałem, że tak powiem, na podstawie archiwaliów IPN-u w tych archiwach w tym strasznym skądinąd, w sensie warunków, ale tak jest w Polsce po prostu, tej czytelni penowskiej na Placu Krasińskich spędziłem bardzo dużo czasu. I takie miałem poczucie, że jak trafiałem na rozmaite historie, to chciałem je wszystkie jakby połączyć w jednej książce. Znaczy, to zamysłem była pewna panorama, prawda? Więc jeżeli oczywiście z tych książek, jednej książki powstałoby 5 książek, to każda z nich byłaby pewnie przystępniejsza i łatwiejsza do przeczytania, no bo jak się czyta książkę, która ma 150 stron, a jeszcze na dokładkę nie ma efektu przeplatania wątków, no to wtedy jest oczywiście łatwiej. Natomiast no, miałem takie poczucie, że ja 5 książek na ten sam temat, do tego samego okresu się odnosząc, nie napiszę. I stąd oczywiście ten wielki rozmiar tej książki. Tu chciałbym jeszcze tak uzupełniając trochę powiedzieć dwie rzeczy. Ten główny bohater, Stanisław Jarosz, o którym pani profesor mówiła, on też jest w zasadzie postacią autentyczną. Ja mu zmieniłem nazwisko. Pierwowzór nazywał się Stanisław Jagusz,
Więc no, zmiana niewielka w sumie, idąc trochę tropem seriali amerykańskich, które czasami pokazując autentyczną postać, że tak powiem, zmienia lekko nazwisko po to, no, żeby pokazać rzeczy, które są niejako już od autora dodane, prawda? No, jeśli ja mu trochę wymyślam życie prywatne, to mam taki wtedy opór, prawda? Żyje rodzina. Wiem, że żyje rodzina, bo widziałem grób tego człowieka, on leży na cmentarzu w Rykach i tam są kwiaty, więc no, wnoszę z tego, że żyje rodzina. I po prostu no, tutaj ja miałem taki opór, żeby go nazywać jego własnym nazwiskiem. Natomiast historia jest zasadniczo prawdziwa i ten jego obóz koncentracyjny i to wszystko, co on przeżył po wojnie i to, że donoszono na niego i to, że wreszcie w 50 roku on próbował uciec za granicę i został aresztowany. Cała właśnie ta historia jest rekonstruowana na podstawie prawdziwych papierów. No i druga jeszcze uwaga taka, że oczywiście to jest przede wszystkim o PSL-u, ale to chyba jest nie tylko o PSL-u, tylko bardziej miałam taką intencję, żeby przypomnieć w ogóle no, taką jakby historię oporu tych ludowych warstw przeciwko nowej władzy. Bo tam też pojawia się wątek na przykład partyzantów. To jest też konkretny, autentyczny oddział Orlika, czyli majora Mariana Bernaciaka z tychże Ryk, z okolic tychże Ryk. To się jakby splatają te dwie historie. Historie, ja ich nie traktuję, że tak powiem, konfliktowo, na zasadzie antagonizmu. Ten pan, o którym mówię, pan sędzia Jarosz, był z Ryk i z Ryk był również Bernaciak, Orlik. Ja byłem zresztą w chałupie, z którą się urodził. No bo to też był element tej kwerendy, nie tylko archiwalia, nie tylko archiwalia IPN-owskie, pewien pan z warszawskiego IPN-u, który pochodził sam z Ryk, woził mnie po wszystkich tych miejscach i byliśmy zarówno w miejscu, gdzie major Orlik się urodził, czyli w jego domu, jak i w miejscu, gdzie zginął. No, tam jest takie charakterystyczne pole czy pustkowie, gdzie, co bardzo mnie wzruszyło, stoją lampki postawione przez kibiców Legii. No, bardzo ciekawe skąd i no to jakby oni specjalnie tam przyjechali, żeby oddać hołd Orlikowi, ale ta chałupa jest dla mnie bardzo zamienna. On był synem rymarza. Jego rodziców, już chyba nawet nie UB, a NKWD, wyrzuciło z domu i kazało im mieszkać w komórce obok tego domu. Potem ich zresztą aresztowali. Ale to jest bardzo, bardzo zamienne. No, to był człowiek, który gdyby pewnie inaczej się historia potoczyła, po wojnie zrobiłby karierę wojskową, bo okazał się talentem wojskowym, prawda? Ale był właśnie synem chłopskiej, czy takiej no, już nie do końca rolniczej, ale chłopskiej rodziny, która zresztą przed wojną zapewniła mu wykształcenie. On miał maturę, więc to wtedy było bardzo dużo. I takich w ogóle wątków właśnie no, o ludziach prostych, którzy jednakowoż dobrze wybrali, także na skutek wychowania przedwojennego już tego właśnie takiego harcersko-patriotycznego, także na skutek, a może przede wszystkim na skutek uobywatelnienia w czasie wojny. To znaczy no, te formacje wojskowe, bataliony chłopskie, ale także Armia Krajowa taką funkcję pełniły. I to jest, no, tę prawdę próbowałem jakoś oddać, bo my ciągle jesteśmy trochę w też takiej niewoli tej wizji skądinąd komunistycznej propagandy, prawda, że jedynymi właściwie, którzy walczyli z komuną, byli no, ludzie z dworków. Oczywiście oni również są istotni, ale to jest jednak coś więcej, prawda? Ta masa, te kilka milionów ludzi, którzy po wojnie się zaangażowali. No, PSL-u sam było mniej, ale chodzi mi o wszystkie formy zaangażowania, łącznie z tymi oddziałami partyzanckimi. No, przecież te oddziały partyzanckie się składały z 90% z dzieci chłopów, ewentualnie mieszkańców małych miasteczek, właśnie takie jak Ryki, które tam zyskały, zdaje się, prawa miejskie formalnie już po II wojnie światowej. No i jeszcze jedna uwaga na koniec, bo słuchałem bardzo uważnie tego, co pan Sworzeń mówił, ponieważ to jest troszkę jednak też taka panorama, to nie jest wyłącznie portret tych właśnie ludzi, o których mówię, bo i o nich jest najwięcej, ale no więc w mojej książce też pojawia się postać Zofii Naukowskiej, to pisarki, prawda? Ona oczywiście nie należy do tego świata pod żadnym względem. Nie chcę streszczać swojej książki, natomiast trochę to są paralelne historie do tego, co pan mówił. To znaczy też jakby jej proces jej pewnego upadku, ona go sama utrwaliła w swoich dziennikach, które są dość przerażającą lekturą, prawdę mówiąc. No, opowieść, jak to na przykład pięknym mężczyzną jest Stanisław Radkiewicz, prawda, i jak on ją fascynuje, także jako mężczyzna. To jest trochę podobna historia, jak historia z, tylko na mniejszą skalę oczywiście, bo tych ludzi w Polsce było mniej dużo, ale trochę podobna historia jak z tymi literatami rosyjskimi, którzy też pewnie znajdowali różne estetyki,
estetyczne, intelektualne argumenty na rzecz takiego daleko idącego flirtu z władzą. Ona zresztą, ja obejrzałem sobie taki filmik, bo to też był element moich, że tak powiem, moich pomocy naukowych. Obejrzałem sobie filmik utrwalony przez Kronikę Filmową, jak uchwalano w 52 roku, 22 lipca konstytucję PRL-u. I to jest bardzo charakterystyczny film, bo tam jest dużo pustych miejsc w tym Sejmie. Otóż głosowało 368 posłów. W momencie, kiedy Sejm był wybierany, było ich 444. Gdzie pozostali? Wszyscy oczywiście byli za, ale gdzie pozostali? Otóż no, jak się oblicza, a wykonałem też tej pracy, co się stało z tymi ludźmi, no to bardzo wielu z nich zostało aresztowanych, albo uciekło za granicę, albo pozbawiono ich immunitetu. To jest bardzo znamienne. Ona tam była, Nałkowska tam była, widać ją na tym filmie. No i ja sobie oczywiście już wymyśliłem w tym momencie, co ona sobie myśli, że ona nagle odkrywa, bo takie dzienniki wyglądają, prawda? Ona pewnych elementów rzeczywistości nie zauważa. No i nagle odkrywa, że gdzie są ci ludzie, prawda? Dlaczego ich nie ma? Przecież były minister Józef Putek rozmawiał ze mną w 1948 czy 1949 roku, na to uchwaliła w dziennikach, o znaczku pocztowym z jej ojcem, Wacławem Nałkowskim. No Putek już był aresztowany w tym momencie, prawda, w 1951 roku. Akurat to nie była specjalnie chwalebna postać, bo on się, że tak powiem, zaangażował w to Stronnictwo Ludowe takie, no tak zwane lubelskie. Ale trochę jak pan mówił, prawda, o tych pisarzach, którzy później wędrowali do łagrów sami. Ale no, chodzi o pewien dysonans poznawczy, prawda. Nałkowska stworzyła sobie idealny świat, gdzie pewnych rzeczy nie widziała, mogła nie widzieć, opowiada cały czas o swoich chorobach, natomiast główną jej troską przy okazji uchwalania Konstytucji 3 maja jest to, że mali chłopcy rzucają kamieniami w zwierzęta i że trzeba by zrobić coś, żeby był przepis, który po prostu walczy z okrucieństwem wobec zwierząt. No, a zasiada w Sejmie, w którym kilkudziesięciu jej kolegów zostało aresztowanych wcześniej, prawda? I oni są oczywiście bici, no tego ona mogła nie wiedzieć teoretycznie, aczkolwiek jak państwo pamiętacie, w 1956 roku chyba taki członek KC, Wódzki, wygłosił przemówienie, z którym powiedział, że wszyscy wiedzieli tak naprawdę, co się w tych więzieniach dzieje. Więc to jest bardzo, bardzo dla mnie też znamienna jakby historia, bardzo znamienna, powiedzmy, bardzo znamienny wątek. On, mam wrażenie, że potem nie na taką skalę, ale w różnych momentach polskiej historii się powtarza. Ludzi, którzy nie chcą pewnych rzeczy widzieć, ludzi, którzy żyją w takim swoim własnym świecie. Innym przykładem była Maria Dąbrowska, która z kolei wszystko wiedziała, mniej weszła oczywiście w popieranie władzy, bo na przykład nie była posłanką, prawda? Nałkowska do śmierci, do 55 roku była posłanką. No, Dąbrowska nieustannie narzeka, krytykuje także swoich kolegów, ale jakimś cudem znajduje się na zjeździe partii, jakimś cudem to wszystko widzi, prawda? Więc no, nie chcę osądzać zresztą skądinąd, bo ta moja książka także chyba wzywa trochę do pewnej wyrozumiałości wobec Polaków. Pokazuje, pani profesor powiedziała o tym strachu przed zimnem, głodem. No to jest także opowieść o tym, jak naród polski był straszliwie wyniszczony po wojnie. Jak trudno mu było drugi raz czy trzeci raz stawiać opór, prawda? Ale w przypadku pisarek głośnych to chyba ma jakieś znaczenie. I chyba od nich możemy więcej wymagać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Piotrowi Zarembie. Proszę państwa, i w ten oto sposób doszliśmy do kulminacyjnego momentu naszego tu spotkania. Bardzo proszę pana profesora Urbanowskiego o ujawnienie nazwiska, imienia i nazwiska laureata nagrody tegorocznej edycji. Więc mam ogromną przyjemność ogłosić, iż kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza przyznaje Nagrodę Główną za rok 2018 panu Wiesławowi Helakowi za książkę Nad Zbruczem, wydaną przez wydawnictwo Arkana. Gratuluję. Bardzo proszę. Zacznę od cytatu dłuższego.
Od stepu ponad wysokim brzegiem skarpy szedł stłumiony odgłos rytmicznego dudnienia. Wiatr niósł go szybko w stronę rzeki i brzmiał coraz mocniej, jak hurgot wielu pojazdów w pędzie, aż ziemia lekko drżała. Najpierw na drodze schodzącej krętym jarem do rzeki pojawił się młody mężczyzna, powożący linijką. Stał na niej z wyczuciem, choć nie bez ryzyka, kierował umiejętnie silnym kłusakiem, oglądając się przy tym za siebie, jakby w obawie, czy zdąży umknąć pogoni. Tętent narastał i nagle u szczytu drogi ukazało się stado i runęło w dół wąwozem. Niezwykłej piękności, biała jak mleko klacz czystej krwi arabskiej, z rozwianym szeroko w pelerynę ogonem, a za nią setka koni na ślepo pędząca ku rzece. Młodzieniec na linijce w ostatnim momencie zdążył zjechać z drogi i zatrzymał się na niewielkiej półce w połowie skarpy. Spojrzał na klacz, na jej szeroko rozwarte nozdrza i jasne niebieskie oczy, gdy mijała go, a ona rzuciła głową, jakby w podzięce za jego podziw. Zakotłowało się, gdy pierwsze konie zanurzyły się w wodzie. Kurz powoli opadał, a wtedy z niego wyłonił się stajenny, jadący na oklep na starym wałachu, zamykając naturalny porządek stada. Tak zaczyna się powieść Wiesława Helaka nad Zbruczem, uhonorowana w tym roku Nagrodą Literacką imienia Józefa Mackiewicza. Powieść, która nas zaskoczyła i zachwyciła jednocześnie. Zaskoczyła, bo właściwie niewielu z nas słyszało wcześniej o jej autorze. Wiesław Helak jest, a właściwie był filmowcem i scenarzystą, który literaturą zaczął się zajmować stosunkowo późno. Jego wcześniejsze książki, na przykład Lwowska noc, zdobyły uznanie krytyków, ale i tak ich autor pozostawał jakby w cieniu. Być może po trosze z wyboru, bo Wiesław Helak nie bryluje na literackich salonach, nie publikuje w literackich pismach, a swoje powieści drukował w wydawnictwach na pewno nie należących do tak zwanego mainstreamu. Tak stało się z Nagrodzonym przez nas nad Zbruczem. Powieść ta ukazała się sumptem autora w roku 2017 w warszawskiej oficynie SWH, do tego w mikroskopijnym nakładzie. Trzeba było pochwał Krzysztofa Masłonia i Wacława Cholewińskiego, by szybko książkę wznowiły znacznie bardziej znane krakowskie arkana. Dzięki temu powieść mogła dotrzeć do szerszego odbiorcy, a też do krytyków, którzy znowu powtórzyli swoje pochwały. Największe chyba napisał Masłoń, który nazwał powieść Helaka nieco żartobliwie, ale bardzo też serio, arcydziełem do kwadratu. Skąd te zachwyty? Z wielu powodów, wymienię kilka z nich. Po pierwsze więc powieść Wiesława Helaka znakomicie oryginalnie, a przy tym świadomie kontynuuje ważny w naszej prozie nurt kresowy. Sygnalizuje to już tytuł, w którym od razu doszukiwano się aluzji do Nadniemnej Orzeszkowej, ale też do Nadberezyńców Czarnyszewicza. Jak w wymienionych arcydziełach, także u Helaka, Zbrucz oznacza miejsce powieściowej akcji, ale także staje się symbolem świata, o którym opowiada nasz laureat. Bo Zbrucz to z jednej strony piękna i potężna natura, natura w służbie człowieka, współżyjąca z nim w jakiejś harmonii. A z drugiej strony to rzeka graniczna, oddzielająca nie tylko Rosję od Austro-Węgier, a potem Związek Sowiecki od II Rzeczpospolitej, ale także Europę od Azji, kulturę od jej wrogów. Równocześnie jest Zbrucz powieści Helaka rodzajem bastionu, miejsca obrony świata starego, jeszcze XIX-wiecznego, który na naszych oczach będzie ulegał zagładzie mimo heroicznego oporu i ofiar ziemiańskich bohaterów powieści. Nie przypadkiem zresztą jej główny bohater, Konstanty, zwiedza ze swą ukochaną Anastazją okopy Świętej Trójcy, cytując przy tym nieboską komedię Krasińskiego. Cytuje nieboską komedię także na końcu powieści, gdy wyszepta przejmujące słowa, cytuję, zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich. Jest tak, bo Helak stworzył rodzaj dramatycznego, tragicznego ciągu dalszego arcydramatu Krasińskiego i arcypowieści orzeszkowej. Opowiedział, jak w XX wieku spełniło się gorzkie proroctwo Krasińskiego i jak ulegało zagładzie polskie ziemiaństwo. Tak można w każdym razie czytać dzieje głównych bohaterów powieści, z których każdy nosi imię Konstanty. Na planie pierwszym jest Konstanty Franciszek, urodzony w roku 1870, syn Konstantego Stanisława, powstańca styczniowego, właściciela majątku w okolicach Husiatynia, wiernego dawnym ziemiańskim cnotom, który powie synowi, iż, cytuję, brak szacunku dla więzów krwi to brak szacunku dla własnego życia. Inaczej jest synem, czyli Konstantym Franciszkiem, który jest zamiłowany artystą, estetą, człowiekiem czystej idei, krytycznie odnoszącym się do tradycji przodków, ich kontuszy, ich niechęci do podróży. Dlatego będzie próbował robić karierę na cesarskim dworze.
czuł się Europejczykiem, czytamy o nim, i nie zdziwimy się, gdy powie carowi rosyjskiemu: ja nie jestem Polakiem. Na szczęście na skutek dworskich intryg szambelańska kariera Konstantego zostanie nagle przerwana i będzie musiał wrócić nad Zbrucz. Od tej chwili następuje w nim niełatwa przemiana, powrót syna marnotrawnego, powrót do korzeni. Jej etapami będzie służba w legionach, a potem udział w wojnie z bolszewikami. Najmłodsze pokolenie w powieści reprezentuje Konstanty Michał. Temu obce będą rozterki i wahania ojca. Bliższy mu będzie dziadek i jego postawa wobec świata. Ta zaś postawa doprowadzi go do bohaterskiej śmierci w wojnie roku 1920. Tak zamkną się dzieje ziemiańskiego rodu, o którym czytamy w Nadzbruczem, a poniekąd tak skończą się dzieje formacji, której epicki portret dał nam Helak. Formacji reprezentowanej przez trzy pokolenia ziemian. Pierwsze XIX-wieczne, romantyczne, drugie przełomu XIX i XX wieku modernistyczne i XX-wieczne, nowoczesne, ale i neoromantyczne, którego żywot został przedwcześnie przecięty. Portret tej formacji kreślony jest niewątpliwie z miłością, szacunkiem i pietyzmem. Daleko Helakowi od Stanisława Brzozowskiego, który z żółcią opisywał niemal tą samą formację w Płomieniach. U Helaka ziemiaństwo jest ostoją cywilizacji, a zarazem jej obrońcą. Dwór Konstantych pokazuje laureat jako ucieleśnienie ładu i piękna, a raczej harmonii, bo to słowo najczęściej chyba wypowiada Nestor rodu i w nim chyba ucieleśniają się jego wartości. Tę harmonię dostrzeże nawet Konstanty Stanisław, którego najpierw drażnić będą staromodne tańce, ubrania, obyczaje. Ale potem zauważy, że piękno nie zbawi świata, że życie prawdziwe to czyn dobry. Dlaczego ten świat zginie? Bo był zbyt staroświecki, zbyt wierny tradycji? Czy może dlatego, że je zdradził, że uwiodły go jak Konstantego uroki europejskiego dworu? Czy był po prostu zbyt słaby, by powstrzymać napór barbarzyńców? Zdjęć Rasieja. Te słowa niczym złowróżny refren powracają na kartach książki. Rasieja czy antychryst? Wszak bohaterowie powieści mówią, że antychryst idzie ze wschodu, że zbuntowane chłopstwo i bolszewików opętał szatan, każąc im wystąpić przeciw naturze i Bogu. A może istotna jest jedna z ostatnich refleksji Konstantego, który ze smutkiem widzi, że oto wraz z XX wiekiem pojawiają się ludzie nowi, bez szacunku dla tradycji. Helak prowokuje do odpowiedzi na te pytania. Sam nie stawia takich jednoznacznych odpowiedzi. Prowokuje w sposób literacko wyśmienity. Znakomite są jego powieści, nie tylko portrety Konstantych, ale także postaci kobiecych, na przykład Żanci, żony Konstantego Franciszka. Świetne są sceny batalistyczne, na przykład legionowej eskapady kulminującej brawurowym opisem bitwy pod Kostiuchnówką. W pamięci zostaje wstrząsający opis umierających koni porzuconych przez wycofających się bolszewików. Konie odgrywają zresztą w powieści Helaka bardzo istotną, symboliczną rolę. Lista zachwytów jest zbyt długa, by ją wyczerpać, ale wymienię jeszcze kilka z nich. Nadzbrucze można czytać jako epos o zagładzie polskiego ziemiaństwa, ale to także powieść o artyście, Bildungsroman, saga rodzinna, a wreszcie powieść miłosna. Piękny jest język utworu Helaka, pełen dyskretnych archaizmów, czasem subtelnie stylizowanych na prozę biblijną, zmysłowy, malarski w opisie rzeczy i ludzi. Sporo tu odniesień do malarstwa i literatury. Wszystkie są istotne, ale chyba najważniejsze są te czerpane z Ewangelii. Dzieje się tak, bo religia, chrześcijaństwo, wiara w Boga są niezwykle istotnym doświadczeniem bohaterów tej książki. Chwaląc pana Helaka, zwrócę jeszcze uwagę na mistrzowską kompozycję jego książki, której budowę sam autor ładnie porównuje do warkocza albo do ciała, mówiąc na przykład o sercu swojej powieści. Krytycy mówili chętnie o filmowości Nadzbruczem. Mnie przypomina ona z kolei dzieło muzyczne ze względu na wracające tu niczym refren zdania, słowa, obrazy. Przykładem otwierająca i zamykająca książkę scena z pędzącymi koni. Zawsze w trakcie wręczania naszej nagrody zastanawiam się nad tym, jak dalece honorowane tu dzieło jest z ducha mackiewiczowskie. W przypadku Nadzbruczem analogii jest chyba sporo, począwszy od samego faktu, że Helak wydał swoją powieść nakładem własnym, co zdarzało się, jak wiemy, i Mackiewiczowi. Podobny jest sam temat zagłady kresowego świata pod naporem bolszewizmu, a do tego przedstawiany w wyraźnym nawiązaniu do wielkiej tradycji XIX-wiecznego realizmu. Mackiewicz mówił, że jedynie prawda jest ciekawa. Helak na spotkaniach mówi nieco podobnie, choć prawda interesuje go równo mocno jak emocje. Po
Porównywać można też obraz wojny polsko-bolszewickiej Uchylaka z tym, jaki dał nam Mackiewicz w Lewej Wolnej. Podobna zdaje mi się obu pisarzy pasja szczegółu, rola detalu, rzeczy w ich utworach. Obaj kochają przyrodę, co widać w ich opisach, a różnice na pewno są. Myślę na przykład, że Mackiewiczowi nie bardzo by się podobał raczej czarny obraz Rosji i Rosjan, jaki wyłania się z powieści Wiesława Chylaka. W scenie, oto scena z kozakami na samym początku powieści. Cytuję, żołnierze zrzucali z siebie granatowe kaftany, odpinali szable, pistolety i wbiegali do rzeki, a za nimi ich niezbyt rosłe koniki, bez porządku, bez niejakiego ładu. Białe ciała brodatych mężczyzn między pławiącymi się zwierzętami, rżenie zmętniała, brudna woda, wreszcie rosyjski śpiew. To dzicz, barbarzyńcy, powie bohater powieści. U Mackiewicza religia nie odgrywa też tak ważnej roli jak w Nadzwróczem, którą, jak wspomniałem, można nazwać nawet powieścią katolicką w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiara i praca naszą ostoją. Taki napis starodawnym pismem uczynionym zdobi dwór Nadzwróczem. Zaś Anastazja, anioł stróż głównego bohatera, powie mu, że tylko wiara prawdziwa daje siłę. Odpowiadając w ten sposób na jedno z zasadniczych powieściowych pytań o źródła siły i słabości człowieka oraz narodu. Te różnice są ważne, bo pokazują także oryginalność naszego laureata. Kończąc, powieść Wiesława Chylaka zaskakuje, zachwyca, prowokuje do myślenia. Dlatego honorujemy ją tegoroczną Nagrodą Literacką imienia Józefa Mackiewicza. Gratuluję. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Urbanowskiemu za laudację. Bardzo proszę laureata o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. No, przede wszystkim dziękuję za tę nagrodę i za tę piękną laudację, panie profesorze. Wszystko pan powiedział, także właściwie niewiele mam do dodania. Zresztą ja właściwie nie lubię mówić, a wolę pisać, więc no cóż, no chciałbym przywołać właściwie postać mojego dziadka, bo to jest też w dużym stopniu jego zasługa, że napisałem tę książkę. Mój dziadek Józef Sendera był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. No i ja jeszcze zdążyłem wysłuchać jego kilku opowieści jako chłopiec. I myślę, że właśnie te opowieści zostawiły we mnie taki głęboki ślad. Poza tym tuż przed śmiercią wręczył mi kompas, który mu służył w czasie wojny w 1920 roku. Kompas z orłem w koronie i z datą. I ten kompas mi pewnie też przez lata jakoś tak wskazywał drogę. No, dzieje rodziny na pewno złożyły się też na to, że taką książkę napisałem, bo potem w 1940 roku za ten udział dziadka w wojnie i za jego działalność patriotyczną na Kresach, ponieważ osiedlił się koło Brzeżan, rodzina została wywieziona na Syberię. Dziadek na szczęście ocalał, ostrzeżony, no też by pewnie zginął, zmarł tam mój pradziadek z głodu. A rodzina po powrocie, po wojnie, oczywiście już nie trafiła do Brzeżan. Czyli jest to taka historia ludzi wypędzonych, wydziedziczonych, skrzywdzonych. Myślę, że to właśnie w dużym stopniu no, ukształtowało mnie i w ogóle moje pisarstwo się z tego po prostu wzięło. Dlatego o tym wspominam, żeby no, podziękować moim przodkom za ich życiorys, bo po części no, jest to również mój życiorys. Ja też właściwie czułem się i czuję jakoś tam wypędzony, prawda? Takie jest to źródło tego mojego pisania. No, jestem szczęśliwy, że dostałem tę nagrodę, ponieważ patronem jej jest człowiek, który doskonale znał tamte realia i wspaniale je opisał.
i który też był świadkiem, kiedy wywożono Polaków z Wileńszczyzny. Także bliski mi jest, jak gdyby tak można powiedzieć, przez skórę, już pomijając jego pisarstwo wspaniałe. No, jest to człowiek, który, jak mówię, doskonale poznał metody działania komunistów, Sowietów, które zmierzały do zniszczenia polskości na kresach, no, potem nie tylko, kultury polskiej. I dlatego wydaje mi się, że no, ta nagroda jest dla mnie takim największym wyróżnieniem, jest po prostu najważniejszą nagrodą literacką w Polsce współczesnej. A to, o czym no, pan profesor mówił, czyli zasada, że prawda jest tylko interesująca, no to jest taka dewiza, która powinna towarzyszyć w jakimś sensie nam wszystkim w każdym naszym działaniu. Chciałbym, korzystając z tego, że jestem tutaj, podziękować również moim przyjaciołom, przede wszystkim panu Krzysztofowi Masłoniowi, który od początku mojej pracy literackiej śledził ją, towarzyszył mi dobrym słowem i pomagał w wydawaniu moich książek. I również jestem wdzięczny panu Wacławowi Cholewińskiemu, który jako też jeden z niewielu poświęcał mi czas na swoim blogu literackim. Też chciałbym podziękować pani Zuzannie Dawidowicz, która no, podjęła się wydania tej książki, bo rzeczywiście niewiele brakowało, a nie byłaby ona wydana, nie ukazałaby się w ogóle i nie trafiłaby do czytelników. Na koniec chciałbym skierować moje słowa do nieżyjących już rodziców z podziękowaniem za wychowanie w duchu chrześcijańskim. I mam takie poczucie, że ta moja nagroda jest to bardziej nagroda dla nich, a ja właściwie tylko ją odbieram w ich imieniu. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy panu Wiesławowi Chylakowi za te słowa. Proszę państwa, chciałbym jeszcze przed zakończeniem przypomnieć o sponsorach naszej nagrody. Sponsorami są pani Dorota Betcher i pan Jan Michał Małek. Nagroda obejmuje 10 tysięcy dolarów i złoty medal z wizerunkiem Józefa Mackiewicza i napisem „Jedynie prawda jest ciekawa”. Sponsorami wyróżnień było wydawnictwo Capital Book, które tam w korytarzu rozłożyło stoisko z książkami, również z książkami dzisiaj nagrodzonymi. No i Akademia Patriotów. Państwu bardzo dziękuję za obecność. No i mam nadzieję, że spotkamy się przy tej samej okazji w przyszłym roku. Proszę bardzo pana profesora Urbanowskiego o zakończenie. Ja przyłączę się do podziękowań, gratulacji i nadziei, że za rok spotkamy się w tym samym miejscu, być może 11 listopada w tym roku. Zmieniliśmy trochę tradycyjną datę ze względu na jutrzejsze uroczystości, których zapewne będzie wiele i nie chcieliśmy mieć zbyt mocnej konkurencji. A więc zamykam tegoroczną uroczystość. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.